Cześć, witam na kanale. Pokażę Wam dzisiaj, jak wyprodukować kamień dekoracyjny gipsowy tanio i solidnie. Płytka. Pokażę Wam na początku, jak takie płytki wyglądają. Może bardziej do światła. Tak wygląda płytka własnej produkcji. Z drugiej strony jest taka, jak widzimy. Więc tak, tutaj nie widzimy. Ok, tak wygląda płytka, którą możecie sami wykonać w domu. Co będzie Wam do tego potrzebne? Ja mam formy, akurat takie najtańsze, jakie były. Dwa wzory. Jeden ma trochę bardzo ostre krawędzie, kamień, a drugi jest taki bardziej prostszy. Więc tak, to nie są formy silikonowe, są to formy wykonane z plastiku. Jedna taka forma kosztuje w granicach 10 zł, bo to są takie już najtańsze, bo ponieważ formy silikonowe kosztują kilkaset złotych, więc nie inwestowałem. Tak wygląda forma, którą będziemy zalewać gips. Pokażę Wam też, jakie proporcje do tego trzeba będzie zastosować. Pokażę Wam też, jak to wszystko będzie wyglądać na ścianie. I pokażę Wam też, jak można temu nadać kolor. Chyba że ktoś będzie chciał sobie wyprodukować białe w kolorze gipsu. Więc tak, od czego zaczniemy? Musimy mieć olej. Najlepiej do wysmarowania kolor, najlepiej taki najprostszy, jadalny. Nie używajcie jakichś suwaksów do smarowania blatów budowlanych i tego innych rzeczy, bo potem płytki pachną ropą. Zwykły olej. Możecie formy wysmarować pędzlem, ale to jest mało wydajne. Mi zajmuje dużo czasu. Ja do tego używam po prostu pistoletu, do którego zalejemy troszkę oleju. Tak. I tak wygląda smarowanie po. Trzecią. Akurat będą nam potrzebne w zasadzie dwie formy, ale dookoła dokładnie przy brzegach. Formy mamy wysmarowane szybko i dokładnie. Tam widzicie, się to wszystko szkli. Więc tak, to już mamy przygotowane do zalewania. To jest, idźmy dalej. Dobra. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne 2 litry wody,
2 litry wody, tu mam osiężone takie w butelkach. Jest nam potrzebne wysiewka. Ja używam akurat takiej wysiewki pod kostkę, co się daje. No, z takim kamyczkiem. Można używać też żużlu, używają różnych typów, ale uważam, że płytki, na które, do których stosuje się taką wysiewkę, są bardziej solidne. Muszę skoczyć jeszcze po gips. Zaraz wracam. No więc tak, mamy gips i co dalej? Potrzebna nam będą wiadra, coś do mieszania, taki kijaszek. Dlaczego nie używam wiertarki? Bo się za bardzo gips na powietrza i potem, jak jest taki bardzo natęto, wychodzę na płytkach takie mikro dziurki. Dobra, wlewamy wodę. Widzę, 2 litry wody dokładnie. Miałem odmierzone. Do tego wsypuję jakieś 2 takie pęze. Tego i dajemy 2 pęze gipsu. Jedna. Oczywiście jest to gips budowlany, więc trzeba go bardzo, ale to bardzo szybko mieszać i zalewać. Nie może to być za rzadkie, ale też nie może być za gęste. Mieszamy to, jak widać. Coś takiego. Starczy. I szybko zalewamy. Już wam pokażę to wyżej. Ok. I zalewamy. Nie wiem, czy porówno. Dobra. Żeby to mniej więcej na równi stało. Włożyć. Gips budowlany, więc po szybko zwiążę. Czekamy jakieś 5 minut, może troszkę dłużej. Tak więc zrobię chwilę przerwy na papierosa i widzimy się za chwilę. No więc tak, po kilku minutach, jak nam to już dobrze wszystko przyszło, znaczy dobrze, niedobrze, jak tak troszkę wyciło, dobrze jest przejechać krawędzie dookoła, po to, żeby nam to później miało łatwiej wyjść z tej formy, bo to, tak jak mówię, to nie są formy silikonowe, tylko zwykłe formy z plastiku, więc z nich nie wychodzi tak płytka fajnie jak z form silikonowych. Warto sobie też jeszcze skratkować to trochę. Potem lepiej to do ściany chwyta. No. I tak. Więc dokładnie to jeszcze objadę dookoła
żeby to fajnie potem nam wyszło i zobaczymy co dalej. No więc tak, dalej tak robimy, że ja sobie tu przyniosłem grzejnik, żeby to szybciej, żeby mi to szybciej wyschło, się podgrzało. Postawię to na chwilę na grzejniku i zobaczymy za chwilę co to z tego będzie. Okej. No i okej, a teraz najtrudniejszy moment, czyli wyciąganie tego z formy. Może to wezmę. Jest płyteczka. Voilà. No i udało się. Płytka wyszła. Jak wyszła. I tak, za chwilę pokażę jak nadać temu kolor. Tylko pokażę to na takich już wyschniętych płytkach. Tak jak wyschnie to też zrobi się biała, tylko na początku jest. Ma taki szary kolor. Ale to wszystko musi wyschnąć. Dobrze. Zabieramy się za malowanie. Wrócę jeszcze do momentu, o co chodzi z podgrzewaniem tej formy. Bo na początku mogą wam te płytki pękać. Chodzi o to, że jak się podgrzeje tą formę od spodu i to tak dosyć solidnie, to ona robi się taka miękka. I ten kamień normalnie wyślizguje się z tej formy. O to chodzi z podgrzewaniem. Jak forma będzie zimna, nie będzie dobrze podgrzana, to płytki będą pękać i wsywać się. Więc to jest taka rada, żeby to było dobrze podgrzane. Więc tak, farbę już urobiłem. Jedną płytkę pomalujemy na odcienie takie piaskowe, a drugą płytkę pomalujemy na odcienie takiej grafity. Tak, czego tu użyliśmy? Tu użyliśmy pigmentów piaskowego i pomarańczowego i białej farby, a tutaj białej farby i trochę czarnego. Warto używać farby fasadowej, bo to lepiej chyta. Tu akurat mam taką normalną, bo to tylko na potrzeby filmu, więc użyłem takiej zwykłej akrylowej, no ale mniej więcej zobaczycie jak to wyjdzie. Będziemy to lakierować nie pędzlem, a pistoletem. Pistoletem z kompresora, no i zobaczymy jak to nam wszystko pójdzie. No i tak, zaczynamy. Zaczynamy od koloru piaskowego, czyli zabraliśmy najpierw jaśniejszy piaskowy. Zobaczmy tego wyniku. Tak to wyszło. Tak to wyszło. Damy ją teraz troszeczkę do słońca i nałożymy ciemniejszy piaskowy, czyli wymieszany troszkę z pomarańczowym. Jednak teraz może machniemy tą na grafit. Na początku jasny, taki siwy grafit. Bo to jednak trochę wygodnie i wyjdzie.
tak to wychodzi. No. I teraz do słoneczka ją wyniosę, żeby trochę podeschła i będziemy jechać je dalej. W międzyczasie, zanim tamte płytki wyschną troszkę, więc pokażę wam jeszcze między innymi ile te płytki mają, jakie one mają wymiary, więc płytka tak ma 19 cm. Tak ma 19, a całkowita długość tej płytki to 52 cm. To jest raz. Następnie, jeżeli te płytki będą wam pękać, czyli będą się robić takie kawałki, nie wyrzucajcie ich, bo i tak będą wam gdzieś tam potrzebne. Pokażę wam jeszcze, jak one się docinają, jak zrobić z tego winkiel, bo wygrzebałem takie stare trochę z gruntu. No winkla nie zrobicie za bardzo, chyba że lubicie takie, żeby wam to odstawało. Teraz pokażę wam, o co tu chodzi. Trzeba je skrócić, żeby był taki ładny winkielek, więc ten, użyjemy bożki, dotniemy. Dobrze jest mieć okrągłą wilię bez, czyli chodzi mi o wilię bez ząbków. Ta bardzo może trochę szczerbić, więc lepiej używać takiej wili, więc jedziemy. Skracamy ten kawałeczek o jakieś 1,5-2 cm. Jedziemy. Ucięliśmy to i teraz winkielek będzie nam coś takiego. Widzicie? I to było bardziej widoczne. No, w każdym bądź razie wychodzi coś takiego. Macie winkiel. Dobra, idziemy zobaczyć, czy farba już wyschła i będziemy malować to dalej. No jesteśmy, płytkę już przyniosłem, farba już wyschła, jak widać. Tutaj tak trochę kontrolnie próbowałem siknąć. Teraz użyjemy takiego koloru i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i wyszło nam coś takiego. Potem postaram się pokazać to bardziej do słońca. Tutaj mam trochę ciemno. No ale nic, dobra, jedźmy drugą płytkę. No, jedziemy drugą płytkę. Thank you.
No więc tak, jestem już na dworze z płytkami, tak one wyglądają do światła. No, efekt nawet całkiem ciekawy. Zrobiłem takie dwa kolory, takie bardziej popularne, piaskowy i grafit. No, no i tak to wszystko ładnie wygląda. Jedna płytka może nie oddaje tak tego efektu, co gdyby na przykład był ułożony meter tych płytek, wtedy by to było jakoś bardziej efektywne. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda wszystko na ścianie. No, jak wygląda ściana, co można z tym robić, jak to układać. Także zapraszam do obejrzenia. No i tak to wygląda na ścianie. Tu akurat mam same białe i no i filary, ale filary są całkowicie inny kolor. Tu mi pozostało jeszcze domalować. A tak wygląda ściana. I tak, tutaj ten. Tu akurat zafugowałem jeszcze dodatkowo na łączeniach troszeczkę. Tym klejem gipsowym, tym co przyklejałem płytki. A potem całość pomalowałem farbą na biało. I w zasadzie nie widać tak tych łączeń. No i tutaj, tak jak wam mówiłem, te kawałeczki co wam popękają, warto sobie zostawić na takie jakieś narożniczki, małe winkielki. Zawsze się gdzieś to wciśnie. No i tutaj jeszcze z drugiej strony też miałem taką zabawę z kamyczkami, trochę tak wymyślane, no ale tak to wyszło. Coś takiego. No i tak na sam koniec, dzięki za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to możecie zasubskrybować mój kanał. W dolnym rogu można zasubskrybować, bądź pod filmem czerwony przycisk. No i zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam. Cześć.